NSA wydał istotny wyrok dla wielu set tysięcy, jeśli nie milionów podatników korzystających z samochodów służbowych. Otóż wyrok dotyczy sprawy, czy ryczałt przewidziany ustawą o PIT w kwocie 400 lub 250 zł, doliczany podatnikom z tytułu korzystania z pojazdów służbowych, obejmuje paliwo czy też nie. Fiskus uparcie przez ostatnie dwa lata stał na stanowisku, że nie obejmuje paliwa i oprócz tejże kwoty należy doliczyć pracownikowi jeszcze koszt paliwa. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż skoro w przepisie jest mowa o wykorzystywaniu pojazdu, to wykorzystywanie pojazdu oznacza poruszanie się nim, a więc także paliwo niezbędne do tego poruszania się. Inna wykładnia byłaby zdaniem sądu nieracjonalna.